związku ze świętem wolności, które jest w naszym kraju świętem oprawców przede wszystkim, bo oni się cieszą z całkowitej bezkarności, postanowiliśmy jako przedstawiciele środowisk opozycji demokratycznej, która walczy o niepodległość, demokrację, o praworządność, zakończyć tą trwającą ćwierć wieku farsę pseudosądów, które w oczywistych sprawach zbrodniarzy Kociołka, Jaruzelskiego czy Kiszczaka nie potrafią ich skazać. Oczywiście chodzi po prostu o ochronę przestępców i całego tabunu za nimi dyspozycyjnych innych funkcjonariuszy. Ponieważ się z tym nie godzimy, to postanowiliśmy zmienić formy protestu. Dotychczas składaliśmy projekty ustaw, zbieraliśmy podpisy, wysyłaliśmy petycje, składaliśmy 500 różnych oświadczeń, wniosków, lata. Proszę Państwa, robiliśmy udokumentowanych prawnie i faktycznie. Robiliśmy przez lata wszystko, co się da, żeby było grzecznie i kulturalnie. Ponieważ znowu się chce wyłączać jawność, chce się znowu nas mamić rzekomą chorobą psychiczną pana generała Kiszczaka, co mi przypomina historię pułkownika Zygadło, który zabił moją matkę, po czym po tygodniu wydano mu zaświadczenie, że jest chory psychicznie. No bo to oczywiście ze szpitala MSW. Ze szpitala MSW dowolny lekarz może wystawić dowolne zaświadczenie dla Jaruzelskiego i Kiszczaka. Ale ponieważ latają samolotami do Moskwy i do Afryki, to wiadomo, że zdrowie mają bardzo dobre. Zresztą są leczeni w najlepszych klinikach. Myśmy w związku z tym postanowili zmienić formy protesty i rozpocząć w Polsce protesty, takie jak kiedyś we Francji robili więźniowie reżimu Vichy, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na oderwanie się z wymiaru sprawiedliwości od swojej podstawowej misji, czyli szybkiego osądzania spraw i no, rozliczania prostych rzeczy. No tu akurat zbrodnia jest oczywista. Kiszczak wydał szyfrogram wyrażający zgodę na strzelanie na kopalni Manifest Lipcowy, kopalni Wujek i innych zakładach pracy do bezbronnych robotników z broni maszynowej. I ta cała sprawa, proszę Państwa, akta liczą jedną kartkę. Jest jeden szyfrogram. Nie ma w aktach nic. Od tylu lat toczy się proces wokół połowy kartki maszynopisu. To jest po prostu kpina. Dosyć kpiny. Kolega Janusz, szef, jeden z liderów naszych środowisk kombatanckich z Łodzi, włączył się do tych działań naszych dzisiaj. Był kolega Miernik, są koledzy z Opola, Częstochowy, z Bydgoszczy. Postanowiliśmy rozpocząć fazę działań, w których będziemy czynnie się sprzeciwiać. Oczywiście z pełną świadomością, że być może zorganizowana grupa przestępcza w wymiarze sprawiedliwości, zamiast zacząć działać praworządnie, zdecyduje się na to, że będą nas zamykać do więzień. Czyli będą chcieli odpowiedzieć na jeszcze większą no, swoją arogancję, kolejną eskalacją przestępczych działań wobec nas, kombatantów. I tak jak już zresztą dali przykład w sprawie Jaruzelskiego, gdzie Jaruzelskiego zostawili na wolności, a mnie zamknęli do więzienia. Na 14 dni. Tak, to będą szli tym drogą i będą może nas na miesiące czy lata chcieli zamykać. Proszę bardzo, jesteśmy do dyspozycji. Siedzieliśmy już parę lat. Komunistyczne więzienia, więc i te wytrzymamy. Te wytrzymamy. I proszę Państwa, zobaczymy, jeżeli w tym kraju ma być standard Ukrainy czy Białorusi, mają być więźniowie polityczni, to jak taka jest decyzja władz, to będą mieli, to jesteśmy do dyspozycji. Albo się to zmieni, zorganizujemy czynny opór we wszystkich ośrodkach w Polsce, akcję bezpośredniego przeciwstawiania się po prostu łajdactwu, kłamstwu, deprawacji podstawowych pojęć uczciwości, rzetelności, wiarygodności, służenia obywatelom. Po prostu tu mamy do czynienia z instytucjami i z ludźmi, których wskazywał Kiszczak, mianował Jaruzelski, dyspozycyjni funkcjonariusze w sądach, w policji, w prokuraturze, no w prokuraturze, żeby wskazać zastępca szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, pułkownik Sławomir Gorzkiewicz, oskarżał nas jako porucznik o próbę zerwania jedności sojuszniczej z bratnim Związkiem Radzieckim i o to, że kłamaliśmy w sprawie Katynia, że zbrodni dokonali Rosjanie. Dzisiaj ten towarzysz porucznik jest dzisiaj pułkownikiem, no jedną z najważniejszych grubych ryb w prokuraturze wojskowej. To samo prokurator Artur Kasyk w cywilnej prokuraturze, który nas aresztował na polecenie zresztą Moskwy w gabinecie Kiszczaka, skuli mnie w kajdanki, zawieźli na Rakowiecką na 2 lata. I ten facet jest dzisiaj w ścisłym kierownictwie Krajowej Prokuratury. No można by po prostu opowiadać sędzia Kryże, prawda, z tutaj z tego gmachu, najbardziej dyspozycyjny
sprostytuowany sędzia, opisany przez profesora Strzembosza w świetnej książce o sędziach stanu wojennego, no awansowany na wiceministra sprawiedliwości. No dosyć tego bezprawia. Ma tu być normalnie, jawnie, zgodnie ze standardami europejskimi, uczciwy proces ma mieć Jaruzelski i Kiszczak. Mają być w ciągu roku, tak jak są standardy europejskie, osądzeni, wsadzeni do więzienia na Rakowieckiej, gdzie jest najlepszy szpital więzienny w naszym kraju. Mogą być w innym oczywiście szpitalu, mogą w szpitalu w Hadze dla zbrodniarzy wojennych, proszę bardzo, czy tam przeciwko ludzkości. Jesteśmy otwarci, gdzie mają przebywać. Prezydenta Egiptu na łóżku przywieźli na salę rozpraw, więc mogą dla Kiszczaka Jaruzelskiego przywieźć tu łóżko, są duże sale i ich sądzić. Nie ma zgody i nie będzie zgody na bezprawie, kpiny z obywateli, szyderstwo. Zaraz o pana przykładzie też powiem. Nie ma zgody, proszę państwa, i dlatego porozumienie środowisk kombatanckich, które w tej chwili przyjęło formułę ruchu niezłomnych, postanowiło kontynuować, rozpocząć i kontynuować w całym kraju tego typu akcje we wszystkich ważnych sprawach, które dotyczą funkcjonowania w wymiarze sprawiedliwości przestępców i ochrony zbrodniarzy komunistycznych. To jest w tej chwili plan minimum, który podjęliśmy w porozumieniu kilku ośrodków. Myślę, że rozszerzymy to też, mamy propozycje z innych organizacji, żeby połączyć siły. Ale jesteśmy w trakcie rozmów, nie będziemy tego w tej chwili przesądzać. W razie zaczynamy kampanię czynnego przeciwstawiania się z założeniem, że wracamy do więzień. Czyli założyliśmy stowarzyszenie byłych i przyszłych więźniów politycznych. Rzecz z mafią, prokurator, co sędziowską. Zaraz będzie pan. Mówi pan o walce z bezprawiem, a rozpoczynacie państwo od znieważenia sądu. Mam więc pytanie, czy się przypadkiem te idee nie rozmijają? Tak, rzeczywiście podjęliśmy działania, w których wystąpiliśmy przeciwko powadze sądu. Ponieważ uważamy, że ten sąd utracił w wyniku swojego wieloletniego bezprawnego działania podstawowe atrybuty wiarygodności i służenia obywatelom i prawu. I my w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego, tak jak za czasów komunizmu, biorąc na siebie jawnie odpowiedzialność z imienia i nazwiska za to, co robimy i mówimy, biorąc na siebie również ewentualną karę i odpowiedzialność, uważamy, że racją wyższą jest zaprotestować i dać przykład i zmobilizować innych, niżli zaciskać zęby i patrzeć na tą parodię wymiaru sprawiedliwości, w której mówi się nam, siedźcie cicho, wyłączymy jawność. Pamiętacie, w Starachowicach wyłączyli jawność, dopiero jak przyszliśmy w 100 osób, to sąd na trzecim posiedzeniu wyłączył jawność. Ciągle jest to samo w sprawie Wujka. Trzy wyroki uniewinniające wyłączanie jawności, dopiero jak przyszliśmy grupą, skazali ich. No proszę państwa, jak nie będzie presji i nie będziemy własnym przykładem gotowi się przeciwstawić, to będzie dalej taka hucpa i bezprawie dla zbrodniarzy, raj i dla aferzystów, bo przez teraz Sawicki, no to właściwie w każdej dziedzinie można powiedzieć, czego nie dotkniemy na każdym kroku w podstawowych sprawach, mamy ciężką zapaść w wymiarze sprawiedliwości, ponieważ policją, prokuraturą i sądami kierują zbrodniarze komunistyczni. To jest problem. Nie jest nawet głównym problemem nieosądzenie Jaruzelskiego i Kiszczaka, czy tam Kociołka, bo myślę, że byliby gotowi ich poświęcić. Bo problem polega, że jest około 1000 sędziów, na 1000 prokuratorów dyspozycyjnych nierozliczonych. I to jest problem z naszym zdaniem. Podstawą. Proszę dobrze słuchać. Ja się nazywam Piątek Romuald. Miałem na posiedzeniu dać dowody zdrady. Proszę państwa, ja rozdam państwu jedną rzecz. Ja się nazywam Piątek Romuald i miałem wystawić do akt dowód zdrady. Ten dowód uzyskałem z prokuratury Nowej Warszawy Ochota z 22 maja, który potwierdza, proszę to teraz dobrze słuchać, że Bronisław Komorowski, proszę dobrze to słuchać, jest chamem, bandytą, skurwielem, zdrajcą RP. A tu jest dowody i to ja wam rozdam wszystkie. To są skurwysyny. I ja się nie boję procesu, tylko oni się boją. Proszę, pani zobaczy z tyłu. W tyłu pisze dokładnie. Od dwóch lat i tak znieważam, cisza. Kto tu się boi czego? Zmowa sędziów sięga do Strasburga. Po raz drugi zmowa sięgła.
sędziowie nieuprawnieni, łamią wszelkie przepisy, koniec kropka. O, już więcej nie ma, tak? To chcę. Bo to będzie... Co tam jest? Myślę, że ja się cofnę. Pani wejdzie na mój adres, bo pani ma tak? Nie masz tego. Grzegorz, nie masz tego. Uciekł. Bardzo odważny uciekł. Bo trudno było znaleźć kogoś odważnego. To jest najmniej szybko. Mamy na razie dwóch. Jednego od srebrników rzucenia. Nie będziemy ujawniać na razie nazwiska do następnej akcji. Także... Osoby się zgłaszają. Mówią, będą to robić pod nazwiskiem. I są gotowe iść do więzienia. Albo tu będzie praworządnie, albo będziemy siedzieć trudno. Także państwo powinno swoje konstytucyjne obowiązki wypełniać, a niestety nie mamy pani. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, ława przysięgłych, komórka społeczna zamiast prokuratury i wszystko nagrywane, jawne. Musi być wszystko klarowne. Ma pan telefon do mnie. Zobaczymy, co mamy teraz.